Dzisiejszy niecodziennik będzie również pewnego rodzaju wprowadzeniem, informacją dotyczącą zbliżających się działań, ale też jakby bardziej demonstracją tego, o czym tak naprawdę praca w neuroświadomości zbliżająca się będzie prowadzona. Czeka nas warsztat we Wrocławiu, dokładnie w ten weekend, który się teraz zbliża, w studiu jogi Białasowa. Myślę, że wydarzenie znajdziecie jako przypięte u mnie na samej górze Facebooka. I zaraz potem dzieją się jakby moje dzieci, czyli krakowskie inicjatywy. Nie tylko moje zresztą, dlatego że zespół, który się kreuje w Krakowie, jest dla mnie chyba jedną z najbardziej cennych niespodzianek i pięknych prezentów od mojego świata, od mojego wiceversum. Wiceversum jest to kosmos zbiorów wspólnych. Jest to multiversum, które ze sobą rozmawia. Multiversum, które nie boi się przenikania, które nie boi się wspólnych płaszczyzn, wspólnych interkosmosów. I takie wiceversum właśnie w moim życiu istnieje. I takie wiceversum może mieć każdy, kto odważy się zgodzić na siebie w wymiarze odkrycia tej pierwotnej niewinności, która jest dostępna, której zazdrościmy istotom, jak to my nazywamy, mniej świadomym, albo której zazdrościmy istotom, których nie widzieliśmy na oczy lub pamiętamy co najwyżej z wizji mistycznych lub psychodelicznych, tych przyjemniejszych. Zacznę pewnego rodzaju historią. Historią, która będzie klamrą otwierającą i zamykającą dzisiejszą opcję. Natomiast przypomnę tylko, że Kraków odbywa się 16 czerwca o 16, gdzie będzie wykład otwarty, na który zapraszam wszystkich, którzy chcą w Krakowie posłuchać o tym, czym jest neuroświadomość i doświadczyć na własnej skórze pierwszych próbek mocy tego rodzaju pracy ze sobą. W tym samym Krakowie w weekend 18-19 czerwca będzie na Krupniczej 34. Wykład jest na Sławkowskiej 12, czyli studiu pro przestrzeń rozwoju. Natomiast w Karma na Body, czyli w moim ukochanym Karma na Body, już ukochanym, na Krupniczej 34, odbędzie się dwudniowy warsztat. Pierwszy z trzech letnich warsztatów, które będą odbywać się miesiąc w miesiąc, czerwiec, lipiec, sierpień, z zakresu tejże neuroświadomości właśnie, ze szczególnym uwzględnieniem zabawy jako sposobu realizacji osobistej sprawczości, skuteczniejszej od perfekcjonizmu i ciężkiej pracy. Ciekawe? No właśnie. Będziemy też zajmowali się mocno połączeniem neurooddechu integracyjnego, integracyjnej sztuki połączenia półkul mozgowych za pomocą komunikacji półkul mozgowych za pomocą ruchu i oddychania i używania wyobraźni. Będzie też dużo o tym, w jaki sposób zyskujemy dojrzałość w wyniku doświadczeń traumatycznych, zwłaszcza na planie osobistym, personalnym, związanym z czymś takim jak miłość. Wrocław, 4-5 czerwca, Kraków, 16 oraz 18 i 19 czerwca. Wszystko u mnie na Facebooku, wszystkie wydarzenia są tam dostępne. Opowieść, którą chcę zacząć dzisiejszy niecodziennik lub ZZ News, to zależy jak wolicie to nazywać, jest to pewnego rodzaju legenda zapożyczona z filmu Love, Death and Robots. Miłość, śmierć i roboty. Serial, który opublikował ostatnio pewna platforma. Wybitnie dla mnie kreatywny, choć czasami krwawy. Pokazana jest tam pewna historia, którą chciałem opowiedzieć, ale również zmodyfikować pod kątem zakończenia. W tej legendzie pewien rycerz, który był niesłyszący, jechał z
obstawą wielmożów wraz z innymi rycerzami zakutymi w stal. Przez las i podczas tej przeprawy ochrona tych wielmożów, być może byli to wysocy dygnitarze kościoła, zatrzymała się na popas w okolicach stawu, by móc odpocząć i napoić konie. Rycerze zakuci byli w żelazo, byli również ozdobieni dużą ilością srebra. Wielmoże brzęczeli złotem, konie były przykryte bogato tkanymi kapami, derkami lub też po prostu specjalnie dla nich tkaną ozdobą, często przetykana również złotymi cekinami. Kiedy wszyscy zatrzymali się na popas, cała kohorta przystanęła i w danym momencie ich obecność obudziła syrenę, która mieszkała w tym stawie. Syrenę, która pokryta była pancerzem ze złota i klejnotów. Pokryta była metalem, klejnotami. Również jej wargi, język, skóra, twarz. Całe ciało było osłonięte przez drogocenne i szlachetne kruszce. Jedna z jej łusek odpadła i pozostała w mule nabrzeżnym i tę łuskę znalazł niesłyszący, niewidzący uszami, czyli głuchy rycerz, który zamyślił się i sprawdził, że to faktycznie złoto i ogarnięty pożądaniem do kruszcu schował go, rozglądając się, czy gdzieś jeszcze może go znaleźć. Dokładnie w tym samym momencie syrena, zobaczywszy intruzów, rozpoczęła swoją pieśń i taniec. Tańczyła hipnotycznie, brzęcząc swoim złotym pancerzem i dokładnie w tym samym czasie wysyłając śpiew, który wabił, hipnotyzował i doprowadzał do szaleństwa rycerzy i wielmożów, którzy puścili się biegiem, kalecząc się nawzajem w tańcu, który był dla nich niesamowicie nieprzewidywalnie piękny, jednakoż całkowicie uszkadzający i wyniszczający. I w tym obłędzie i tańcu i hipnozie biegli ku tej syrenie i topili się. Syrena zauważyła, że jedyny rycerz, jedyny człowiek, który nie uległ jej czarowi, to był ten, który stał na brzegu. Nie wiedziała, dlaczego nie reaguje na jej największą broń, jakim jest jej śpiew. Kilkakrotnie więc wysłała ku niemu swój śpiew i krzyk, jednak on tylko się przyczaił i wyjął miecz. Widząc masakrę, która dokonała się na jego oczach, był przerażony. Uwierzył bowiem, że spotkał demona. Wyjął miecz i próbował się przed nią obronić. Ona jednak nie była przyzwyczajona do walki innym sposobem niż głosem, niż siłą jej ducha, za pomocą głosu. Poczuła się więc niesamowicie bezradna. I ta bezradność wywołała w jej poczucie poruszenia i piękna. I zapragnęła tego rycerza, uznała bowiem, że jest dla niej stworzony, ponieważ nie potrafi go skrzywdzić, ponieważ on przyjął jej dar, który był klątwą dla wszystkich innych. Nie uległ jej hipnozie, nie został opanowany przez obłęd jej odmętowego, syreniego umysłu. Rycerz natomiast w panice zerwał się i uciekł. Koń go poniósł jednak, a on, nie uważawszy, zapomniał o tym, gdzie się znajduje, że to gęsty las, i uderzył się w głowę, upadł i zemdlał. Kiedy się obudził, zaczął uciekać pieszo. Zmorzył go jednak strach i zmęczenie i zasnął nad potokiem, aby być blisko wody w pełnej zbroi, nie rozbierając się do snu, gotowy do walki.
Był jednak tak zmęczony, że zasnął twardo. Syrena znalazła go, podążając wzdłuż strumienia. Zafascynowana jego metalowym, jak sądziła, ciałem, uznała, że skoro on też jest opancerzony, to znaczy, że on też w jakiś sposób jest miękki i zraniony w środku i chce się chronić. Uznała, że jest zwierzęciem magicznym podobnej rzeczywistości jak ona. Zafascynowana jego odpornością na jej śpiew i metalowym ciałem, zasnęła przy nim, otuliwszy go nogami i ramionami. Kiedy rycerz obudził się rano, przez pierwszą chwilę został przerażony, natomiast później zaciekawił się tym i został zainspirowany. Zaciekawiło go jej zachowanie wobec niego, zdradzające objawy pożądania i fascynacji. Poddał się temu i zauważył, że Syrena ma na sobie mnóstwo złota. Złotych łusek, klejnotów, złotą maskę. Rycerz zapałał pożądaniem jednak nie do Syreny, lecz do tego, czym była pokryta. Ona w swej prostoduszności natomiast sądziła, że jej zapragnął. Żeby go zwabić, zaczęła droczyć się z nim i flirtować w typowo niewinny, dziki sposób, uciekając przed nim strumieniami. A on gonił ją, aż w końcu na skraju wodospadu podszedł do niej. I tam się pocałowali. Jej wargi pokryte złotymi, drogocennymi łuskami, podobnie jak język, kaleczyły wargi rycerza, który krwawił. Wytrzymał to jednak, by zaufała mu jeszcze bardziej. A następnie uderzył ją głową wprawnym ciosem wojownika, powalając ją i w swoim przekonaniu zadusił ją i zabił. A następnie odarł ze wszystkich drogocenności. Nie oszczędził nawet maski. Jej okaleczone, oddarte z złotego pancerza ciało wrzucił do rzeki. A sam objuczony złotym ciężarem powlókł się przez gęsty las, pozbawiony konia. Zmęczony i wycieńczony. Wciąż jednak gnanym myślą o tym, co zrobi, gdy ten wielki skarb zabierze ze sobą do świata ludzi. Ciało Syreny zostało przeniesione przez rzekę do jej rodzimego stawu. I tam magia tego miejsca zaczęła wybijać tony krwi. Woda zabarwiła się na czerwono i zagotowała. I krew Syreny popłynęła żyłami wszystkich strumieni w całym lesie, które łączyły się w jeden system i pochodziły wszystkie z miejsca, w którym źródło wybijało, a wybijało tam, gdzie był staw Syreny. I kiedy rycerz znużony i zmęczony położył się na brzegu strumienia, by napić się wody, zobaczył, że pije krew i wypił krew Syreny. A krew Syreny obudziła w nim zdolność słyszenia. Rycerz, który był głuchy od urodzenia, oszalał. Nie był w stanie znieść śpiewu ptaków, brzęczenia owadów, szumu świata wokół niego. Wreszcie nawet nie był w stanie znieść odgłosu własnego krzyku, którego nigdy nie słyszał. Miotał się i walczył ze sobą, aż ostatecznie w tym obłędzie kilkakrotnie zemdlał i trafem niesionym przez jego obłęd trafił nad brzeg jeziora, nad którym rozpoczęła się ta historia. A z tego jeziora wynurzyła się naga, pozbawiona pancerza, Syrena. Rozgoryczona i oszalała z żalu, wydobyła z siebie dźwięk,
i z rozczarowaniem zauważyła, że rycerz oszalał, ponieważ ją usłyszał. Oszalał i pobiegł w tańcu, zahipnotyzowany jej głosem, nie mogąc znieść wibracji, którą słyszał. I pędząc do niej w piruetach, w nieludzkim, wykręcającym go tańcu, utonął, jak wszyscy inni. A syrena samotnie zanurzyła się w toń. Naga. To jest sposób, w jaki kończy się historia opisana w tym filmie. Nie kończy się tak jednak historia opowiedziana w tym nagraniu. Dokończę to nagranie jednak. Dokończę tę historię. Kiedy opowiem jeszcze coś, co chciałem wam opowiedzieć, co ma związek z tym między innymi, co będzie tematem pracy na zajęciach, które czekają nas i we Wrocławiu, i w Krakowie. I tym, co szykowane jest już w ramach moich działań zespołowych, w kooperacjach z zakresu wdrażania właśnie dźwięku i muzyki w realizację osobistej sprawczości, wyzwalanie się od nałogów, kompulsji i przeramowywania stanów niewspierających, takich jak depresja lub nerwica lękowa. Co różni spełnione marzenia od niespełnionych? Żeby to zrozumieć, najpierw trzeba zadać sobie pytanie, dla kogo marzysz o tym, o czym marzysz? Innymi słowy, dla kogo to robisz? I być może niektórzy z was odpowiedzą sobie, że robię to dla kogoś. Ponieważ są w moim życiu ważni ludzie, dla których chcę, by spełniły się istotne rzeczy i być może nawet zauważysz, że niektóre z twoich osobistych potrzeb są ciągle i ciągle odsuwane ze względu na to, że najpierw chcesz, żeby marzenia osób ci bliskich lub ważnych, niekoniecznie lubianych, ale ważnych, najpierw się spełniły. Ważne jest w tym wszystkim zadać sobie pytanie, jeżeli to robisz dla kogoś, dla rodziców, dla osoby ukochanej, dla dzieci, dla autorytetów, dla aprobaty osób, których nawet w życiu nie spotkasz, albo którzy cię nawet nie chcą znać. Czego oczekujesz dla siebie w tym, co robisz? Innymi słowy, co dla ciebie jest w tym, że robisz to dla innych? Zadaj sobie to pytanie szczerze i zauważ, które miejsce w ciele zareaguje, kiedy zapytasz, czego dla siebie chcę w tym poświęceniu, czego dla siebie pragnę. W każdym poświęceniu jest jakiś egoistyczny element. W każdym poświęceniu jest pragnienie, by w nagrodę naszego poświęcenia coś się spełniło lub by, no właśnie, by kiedy już to zrobimy, kiedy to marzenie naszej bliskiej lub ważnej dla nas osoby zostanie zrealizowane, najchętniej byśmy to my je zrealizowali, wtedy będzie miejsce na mnie. Wtedy będę mógł albo mogła przeżyć coś swojego. Dopiero wtedy. I wtedy zapytaj tego miejsca w ciele, które zareagowało, a co się stanie, jak dostaniesz dokładnie to, czego oczekujesz, kiedy spełnisz marzenie ważnej osoby. I kiedy również to dostaniesz, to idź do punktu 2, który mówi, a wtedy co będzie dla ciebie ważne? I do punktu 3, a jeśli to się spełni, to co wtedy będzie dla ciebie ważne? A wreszcie idź do punktu 4 i zapytaj siebie, a co będzie ważne, jeśli wtedy to również zostanie spełnione. Innymi słowy, co się stanie, kiedy 5 kolejnych po sobie następujących potrzeb wynikających z tego, że spełnisz czyjeś marzenie lub twoje wyobrażenie o tym, jak to marzenie wygląda i czego oczekuje, gdy to zostanie spełnione.
Następnie wróćmy do pytania, dla kogo marzysz, dla kogo to robisz. Jeżeli twoja odpowiedź brzmi dla siebie, to pójdźmy w tę stronę. Być może, kiedy to wszystko, co mówiłem dotychczas, nudziło cię i teraz dopiero zrobiło się ciekawie, albo wcześniej było ciekawie, a teraz robi się niebezpiecznie. Dla siebie. Marzę o tym dla siebie. Zapytaj siebie wówczas, co się w tobie budzi, jakie miejsce w ciele. I tego miejsca zapytaj, a co się stanie, jak ja to dostanę? Co będzie wtedy ważne? I znów. Dwa, kiedy i to stanie się możliwe i dostępne, to co wtedy stanie się ważne i możliwe? I trzy, co wtedy stanie się możliwe, gdy to zostanie spełnione? Cztery i pięć, aż do piątego pytania i odpowiedzi. Co będzie dla mnie ważne i możliwe, kiedy spełni się to czwarte? I oto z której strony byśmy nie poszli, zarówno od strony zamaskowanego pragnienia spełnienia czegoś dla siebie, jak i tego niezamaskowanego, docieramy do punktu, w którym wiemy, co się stanie, jak dostanę całą serię pragnień, które sobie być może nawet nie wyobrażałem, jak mogłyby być spełnione, a teraz już sobie wyobrażam. I wtedy powstaje pierwsze możliwe pytanie, które łączy obie te strategie myślenia. Co już teraz robię, aby to się spełniło? Cokolwiek, nawet drobiazg. Być może uczestniczę w jakiejś praktyce, która czyni to bardziej prawdopodobne, na przykład transie, który opowiada o marzeniu, którym ja zasiewam nasionko i ja je podlewam. Ja zaślinionym palcem tworzę okrąg, w którym wypisuję słowa oznaczające te wartości, które staną się faktem, gdy to marzenie zostanie spełnione i które dziś są potencjałem już we mnie tego spełnienia. Drugie pytanie, jak sobie wyobrażam spełnienie tego marzenia? Tego ostatecznego, tego właściwego, tego najbardziej głębokiego i wszystkich innych przy okazji. Jakie wrażenia wzrokowe, jakie kolory, jakie formy, jakie filmy lub obrazy widzę? Czy jestem w nich, czy na zewnątrz nich? Czy są one wyżej, niżej, wokół mnie, czy przede mną, czy też za mną? Kiedy je sobie wyobrażam? Jakie dźwięki do mnie docierają, co jest środowiskiem dźwiękowym mojego spełnienia. Co tam słychać? Głosy, muzykę, odgłosy, ciszę, głos wewnętrzny. Jakie wrażenia cielesne, dotykowe, termiczne, ruchowe, komfortu, dyskomfortu, towarzyszą mojemu poczuciu spełnienia tego marzenia, które łączy obie ścieżki. Co mam dziś, aby rozpocząć, by działać, by tworzyć, by doprowadzić? Jaki zasób mój jest najbardziej dziś kwalifikowany do tego, aby to zostało spełnione? Co zmieni się w moim życiu? Co zmieni się w moim życiu, kiedy to marzenie zostanie prawdziwe i na jakie elementy w swoim życiu nie chciałbym, by to spełnienie miało wpływ? A na jakie chciałbym? Czy chciałabym? Na co się godzę w związku z tym, że to, czego pragnę, zostanie spełnione? Jaki będzie mój pierwszy krok, aby to, czego pragnę, zostało spełnione i kiedy? W jakim dniu, z jaką datą, z jaką godziną i minutą wykonam ten krok? I kiedy wyobrażam sobie, w jakiej dacie, że zostanie to zrealizowane? To dotyczy tych marzeń,
które być może wydawały się niemożliwe, jednak po takim uzmysłowieniu okażą się dosyć interesująco, zatrważająco wykonalne. Zwłaszcza kiedy całą swoją wyobraźnią doprowadzisz do tego, że poczujesz, jak to jest być u celu. Oprócz tego dla rozrywki i zrównoważenia możesz przetestować sobie taką zabawę, której nie traktuj do końca poważnie. Zabawę, w której co jakiś czas, na przykład raz na tydzień albo raz dziennie, wyobraź sobie, że ćwiczysz coś, co jest kompletnie niemożliwe. Na przykład rozmawianie z ptakami. O, niektórzy z was zapewne się wzburzą i powiedzą, ależ to jest możliwe, ja to często robię. Zrób coś, co jest dla ciebie niemożliwe. Jednak uważaj, jeżeli będziesz ćwiczył lewitację, nie rób tego na balkonie na 10 piętrze. Bądźmy realistami w ćwiczeniu rzeczy niemożliwych. Jeżeli przechodzisz przez ściany, wykonaj próbę przejścia przez ścianę, zatrzymaj się i jeżeli ci się to nie uda, zaśmiej się i pogratuluj sobie niepowodzenia. Jeżeli po 10 minutach medytacji o tym, że lewitujesz, nie uda ci się wznieść ani o milimetr nad podłogę, zadbaj, żeby była pod tobą podłoga, zaśmiej się i pogratuluj sobie niepowodzenia. Jeżeli po 10 minutach wyobrażania sobie, że umiesz rozmawiać telepatycznie z psem albo z drugą osobą, zauważysz, że pies robi to, co chce, a człowiek myśli to, jak chce i robi to, co chce, zaśmiej się i dobrodusznie pogratuluj sobie niepowodzenia, które jest zachętą umysłu, aby uczyć się. I zobacz jednak, co się stanie z twoim życiem, nastawieniem, kiedy pozwolisz sobie na taką fanaberię. Aby jak dziecko wyobrazić sobie przez chwilę, że robisz rzeczy całkowicie fantazyjne i niemożliwe. W cudzysłowie? Pamiętacie historię głuchego rycerza, którego zgubiła jego chciwość, i syreny, która bardzo cierpiała przez pragnienie bycia kochaną, jaką jest, a wybrała kogoś, kto najzwyczajniej jej nie słyszał. Żyła w swoim stawie dalej w przekonaniu, odarta z pancerza, że samotność to jest jej rzeczywisty stan. Dokładnie wtedy nad stawem przycupnął faun. Faun, który przyszedł napić się wody. Jego słuch był wrażliwszy wielokroć set razy od słuchu człowieka. Jego umysł nauczył się przetwarzać taką konglomerację dźwięków i wrażliwości, które ludzkie serce średniego mieszkańca ówczesnej epoki doprowadziłoby go do szaleństwa. Faun jednak, jeden z ostatnich niewytępionych jeszcze przez inkwizycję, był zakochany w tym szaleństwie i był w nim zdumiewająco normalny. Syrena wyskoczyła nad wodę, ogarnięta paniką, że znów ktoś mąci jej spokój, i zaśpiewała w jego stronę swoją zabójczą, hipnotyczną pieśń, przyciągając go swoim tańcem. Faun uległ czarowi. Pieśń przeniknęła go do szpiku kości i poczuł obłęd w głowie. Rzucił swój instrument i zaczął tańczyć swoimi kozimi kopytami, muskając powierzchnię wody w nieludzkiej lewitacji, uniesionej magicznym tańcem, wywołany obłędem pod wpływem śpiewu syreny. I w tym tańcu doznał uniesienia, którego nie pamiętał nawet w najpiękniejszych pieśniach, które kiedykolwiek wydobywał z siebie.
Jego rogata głowa kołysała się hipnotycznie, prowadząc jego całe ciało, jego kręgosłup i żebra, w którym biło oszalałe serce. Miliardy motyli zalęgły się w jego kiszkach i faun zatańczył w stronę syreny. Jednak nie utonął. I w tańcu swoim faun dotańczył do miejsca, gdzie na lustrze wody stała syrena. I kiedy przejrzał się w jej oczach, zrozumiał, że widzi siebie. Ona zrozumiała dokładnie to samo, patrząc w oczy fauna. W jaki sposób jednak ta historia ma znaczenie dla tych dwojga, jest ich prywatną sprawą. Naszym punktem zainteresowania jest jednak, jaki to miało wpływ na otaczający ich kosmos. Na to, co się stało w rzeczywistości. Tego lasu, tego jeziora i rzek, przetykających swoimi żyłami, pompujących z serca tego jeziora po całym lesie krew tej wody. Wody, która wzbogacona o syrenią krew pozwalała uczyć słyszeć każdego, kto był głuchy, nawet jeżeli nie każdy był na to gotów. Jeżeli chcesz się napić z rzeki, z tego lasu i przestać pić z rzeki zapomnienia. Zapomnieć, gdzie, kiedy leżą twoje tabletki na uspokojenie, na pobudzenie, na fajnego tripa, na głupiego tripa, na tabletki na oświecenie. Środki do tego, żeby pozwolić ci być mądrym, a potem środki, żeby pozwolić ci zapomnieć konsekwencje swoich odkryć. Środki, które mają ci pozwolić tam wrócić. Pobudzacze i toksyczne relacje. Samouszkadzające się zachowania. Jeśli masz ochotę to przeramować i zastąpić. Wyjść z kompulsji i wejść w wybór. Neuroświadomość jest w sam raz dla ciebie, tak jak śpiew syreny dla umysłu fauna, jak taniec fauna dla umysłu syreny.